Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj tak naprawdę krótka informacja, mianowicie w piątek dowiedzieliśmy się, że po raz kolejny zostanie otwarty serwer beta, no i po raz kolejny będą na nim zmienione dwie klasy postaci, mianowicie Bardo oraz Druid. Oczywiście zaraz przejdę do wszystkich informacji, bo już wiemy z góry, co dokładnie zmienili w porównaniu do tej poprzedniej bety, no i myślę, że zmiany są naprawdę ciekawe pod tym względem, że są po prostu balansujące, zdecydowanie poprawili to, co było na ostatniej becie, to co było słabe, to teraz jest ok. No i myślę, że takie wersje tych klas postaci już finalnie wejdą do gry, no ale to oczywiście pozostaje nam czekać, przekonamy się, jak to wyjdzie, no ale myślę, że teraz to jest naprawdę dobrze zbalansowane, przynajmniej tak widziałem, jeżeli chodzi o opinie innych ludzi, widziałem, jak tam ludzie to testowali na SF Toolsie, no i wszystko na to wskazuje, że teraz te klasy będą ok. No ale dobra, bez zbędnego przedłużania, myślę, że możemy przechodzić do szczegółów. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pod ostatnim odcinkiem coś tam zapominaliście, więc pod tym dajcie dużo tych kciuków w górę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać oczywiście komentarze, jak już może pod koniec bardziej tego filmu, co wy myślicie o tych zmianach i co w ogóle myślicie o tych wszystkich testach, dlatego, że zauważyłem osobiście, że jakoś was to przestało jarać. Kiedyś, jak był tytuł filmu, tam rework jakiejś klasy postaci, jakiejś zmiany klasy postaci czy coś, to był naprawdę jeden, powiedzmy, z najchętniej oglądanych filmów w danym miesiącu. No a teraz wydaje mi się, że jest już tyle tego, zwłaszcza jeżeli chodzi o druida, ten druid już miał naprawdę masę tych zmian, jakichś tam reworków i tak dalej, że po prostu, patrząc nawet na wyświetlenia, bardzo was to nie ciekawi, taką zauważyłem, powiedzmy, tendencje i nie dziwię się, dlatego że mnie też to jakoś bardzo nie jara. Ja się tym interesuję, bo oczywiście chcę wam o tym nagrać film, żebyście wy też wiedzieli, no ale tak na dobrą sprawę jakoś mnie to bardzo nie interesuje. Po prostu niech to zbalansują, niech to już będzie ok, niech to wprowadzą do tej normalnej wersji gry, do tej oficjalnej, no i tyle, nie? Jakoś się tam tym nie jaram, nie sprawdzam tego, no ale dobra, myślę, że możemy przechodzić. Odpalę wam oczywiście screena, tak jak wspomniałem, taką informację dostaliśmy w piątek o godzinie 15:00, zamknięte testy beta Bardi Druid 2.0. Dziękujemy za opinię na temat poprzedniego zamkniętego testu beta, który odbył się pod koniec stycznia. W przyszłym tygodniu rozpoczną się kolejne zamknięte testy beta. W oparciu o wasze opinie ponownie przerobiliśmy Barda i Druida. W przyszłym tygodniu, no bo to było w piątek, oczywiście te testy, bo to w sumie jeszcze nie mówiłem, wystartują w tą środę o godzinie 12:00, czyli 8 lutego. Zresztą to mamy niżej napisane, zaraz do tego przejdę, no ale właśnie, tak naprawdę macie jeszcze 2 dni, powiedzmy, na obejrzenie tego filmu, żeby w tą środę o godzinie 12:00 na spokojnie przystąpić sobie do tych testów beta. Znowu, z tego co wiem, będzie tutaj dostęp limitowany, czyli ileś tam osób będzie mogło użyć klucza i tyle. Wiadomo, środek tygodnia, 12:00, to nie jest zbyt dobra pora dla większości ludzi, no bo ludzie są w szkole, ludzie są w pracy, także no nie każdy da radę po prostu do tego dołączyć, że tak powiem. No ale zobaczymy, dobra. Przede wszystkim Bard. Współczynnik obrażeń zwiększony o 10%, poprawione błędy, Bard nie ignoruje już pancerza przeciwnika. No i właśnie, to co mówiłem w tym filmie, w filmie ostatnim, gdzie nagrywaliśmy, jak już to w praktyce wyglądało i jak te klasy sobie radziły na tym serwerze beta, powiedzmy 1.0, jeżeli chodzi o Barda i Druida, no to Bard wtedy ignorował pancerz, ale to był błąd, jak się okazuje, no i teraz już tego pancerza nie ignoruje, więc to w sumie ciekawe. To powiem wam, że no Bard był bardzo mocny na jakiegoś wojownika, na jakiegoś paladyna, no i wszystko na to wskazuje, że to właśnie przez to, że ignorował ten pancerz. No oni tego pancerza mają naprawdę sporo, po 50%, także no wiadomo, jednak było to problematyczne, taka walka z Bardem, bo te obrażenia były chore, no i tak jak mówię, paladyn i wojownik mieli naprawdę słabe win ratio, no a teraz wszystko wygląda na to, że ten Bard już nie będzie tego pancerza ignorował, więc myślę, że dość mocny nerf, natomiast współczynnik obrażeń jest zwiększony o 10%, czyli ten Bard jeszcze więcej będzie bił. No jeżeli chodzi o takie symulacje, tak jak mówiłem, ja na temat tej bety zrobiłem tak naprawdę jeden film taki jak teraz, czyli taka zapowiedź, no i drugi taki wycinek z live'a, gdzie tam pokazałem dokładnie, co się zmieniło, jak to działa, no i tyle, bo ja się tym jakoś nie jarałem, no ale oczywiście, tak jak mówię, ze względu na kanał śledziłem te kanały na tawernie, gdzie tam ludzie po prostu dyskutowali co i jak, no i z tego co widziałem, jeden administrator tawerny robił naprawdę masę testów i to wszystko w SF Toolsie, przerabiał tam tego Barda, przerabiał tam właśnie
druida, sprawdzał różne konfiguracje, no i te zmiany, które wejdą, zarówno jak i do barda, to i tak samo do druida, wydają się takie najbardziej zbalansowane. Co prawda, jeżeli chodzi o te obrażenia zwiększone, to tam mu wyszło, żeby to było idealnie zbalansowane, to chyba powinno być to zwiększone o 11,1%, my mamy o 10%, no ale i tak jest okej, nie? Widać, że się posłuchali tego feedbacku, widać, że tam powiedzmy wzięli sobie to do serca, no i Bard, no nie wiem, już nie będzie taki OP na pewno, nie? Tu już raczej to Barda zaboli, z tego co tak mi się wydaje przynajmniej, tak myślę, że już ten Bard po prostu nie będzie zbyt mocny, bo zdecydowanie był. Teraz zobaczymy, jaki będzie, czy będzie OK, czy będzie słaby, no wszystko wskazuje na to, że będzie po prostu w miarę na równi z resztą klas postaci i o to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Jeżeli chodzi o druida, to mamy tak, poprzednio druid pozostawał w formie niedźwiedzia, dopóki nie zadał ciosu krytycznego, który pozwalał mu na stałe pozostać w formie niedźwiedzia z niskim atrybutem szczęścia. Teraz forma niedźwiedzia jest aktywna tylko przez jedną rundę. No i właśnie, to co ja też powiedziałem w tym filmie, w tym wycinku z live'a, gdzie tam sobie testowaliśmy na początku, na pierwszych levelach, gdy tego szczęścia mamy bardzo mało, modliliśmy się wręcz, żeby ten druid nie wszedł w formę niedźwiedzia, bo wtedy był bezużyteczny, był useless, bił bardzo mało, no i było to po prostu średnie dla tego druida i on na początku naprawdę słabo sobie radził. Zresztą jak tam ludzie też czytałem, testowali dłużej na tym serwerze beta, już jak mieli itemki epickie i tak dalej, to mimo większej ilości szczęścia, większego procentu, a powiedzmy na ten cios krytyczny, no to jednak ten niedźwiedź był taki sobie. No i teraz to jak widzicie poprawili, teraz tylko przez jedną rundę będzie ta forma niedźwiedzia. Jeżeli zada cios krytyczny, to fajnie, jeżeli nie zada, to po prostu wraca do tej basic formy, przynajmniej myślę, że tak to będzie działać, no i to jest również jak najbardziej ok, bo to był osobiście mój największy zarzut do tego powiedzmy nowego druida. No i zmniejszono obrażenia zadawane przez atak w formie orła do 85%, nie wiem ile było wcześniej, no ale na magów ten atak pikujący był naprawdę broken, zresztą to też na tamtym filmie było widać, możecie sobie cofnąć, tamten film nie wiem kiedy wyleciał, z 2 tygodnie temu chyba w środę albo coś takiego, nieważne, jak będziecie chcieli, to oczywiście znajdziecie, no i ten atak pikujący był, powiem wam szczerze, broken, był naprawdę mocny. No i fajnie, że to delikatnie zmniejszyli. No i mówię, tak jak tam czytałem, tak jak robili testy, teraz wydają się te dwie klasy postaci ok, fajnie zbalansowane i jest duża szansa, że już takie wejdą na serwery oficjalne, no ale mówię, na to jeszcze musimy poczekać. No i teraz jeszcze ciekawostka, ponadto chcielibyśmy przetestować, jak obie profesje zachowują się grając na wyższym poziomie. W związku z tym profesje te będą miały co najmniej 300 poziom postaci, a następujące funkcje zostaną odblokowane. Wszystkie zwoje u wiedźmy, wszystkie klucze do lochów, zarządca areny, twierdza, podziemie, pupile, w tym wszystkie siedliska oraz uzupełniony klaser, więc to jest fajne, też tego feedbacku posłuchali, ludzie się tam zajmowali wbijaniem klasera na poprzedniej tam wersji beta, poprzednim serwerze beta, zamiast po prostu na testowaniu klas postaci, no a teraz będzie to tak jakby już na wyższym poziomie, będzie to 300 poziom, no i teraz już będzie można skupić się stricte na właśnie testowaniu tych klas postaci, więc to również myślę, że zobaczyli feedback, posłuchali ludzi, no i to na pewno będzie fajne, że startujemy już, no nie wiem czy to, nie wiem czy 300 poziom to jest chociaż mid game, wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że jest to jeszcze early game, no ale przynajmniej nie pierwszy poziom. Handlarz grzybków będzie niedostępny oczywiście, aby dać wam szansę na udział na naszych zamkniętych testach beta, udostępnimy klucz z określoną liczbą rejestracji, obowiązywać będzie zasada kto pierwszy ten lepszy, oznacza to, że jeśli limit został osiągnięty, nie będzie można utworzyć konta, czyli tak jak w przypadku poprzedniego serwera beta, jednakże niektóre kody osobiste mogą być rozpowszechniane na Twitchu lub YouTube, miejcie oczy otwarte. No widziałem, że sporo osób wygrywało te kody tam na tym ich streamie na Twitchu, więc no jeżeli ktoś chce, to warto. Następne zamknięte testy beta rozpoczną się w środę 8 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 i potrwają 8 dni, wcześniej było chyba 4 dni jak się nie mylę, teraz mamy tych dni 8, więc no zdecydowanie więcej. Informacje zwrotne dotyczące tych zmian można przesłać do pomocy technicznej, wsparcie zbierze przesłane opinie i przekaże je do naszego działu projektowania gier. No i tyle, i generalnie tyle, oczywiście beta pewnie będzie tylko na przeglądarce dostępna, nie będzie na aplikacji, na Steamie, na telefonie.
Więc no trzeba przez przeglądarkę się tam, powiedzmy, dostać do niej, to konto sobie założyć. Czy będzie film z tej bety? Nie wiem, może coś nagram, może sobie przetestujemy, ale szczerze mówiąc nie jestem przekonany. Dla mnie takie testy są, wiecie, to wszystko można tak naprawdę wklepać w SF Toolsa i sprawdzić tak naprawdę wszystko. Jak to będzie działało w lochach w porównaniu do innych klas, jak to będzie działało w PvP w porównaniu z innymi klasami, więc no po prostu taki stricte gameplay jest ok, pewnie dla twórców, bo zbierają jakieś tam dane, no ale mówię, to wszystko tak naprawdę można w SF Toolsie sprawdzić, więc no może coś tam nagram, możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie, czy nie, to ja w środę sobie siądę i jakieś tam delikatne testy zrobimy, sprawdzimy jak to będzie się w ogóle prezentować. No i chyba tyle, chyba wszystko co wam miałem w tym filmie pokazać, także mam nadzieję, że się podobało, dawajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy sądzicie o tych zmianach, możecie zostawiać oczywiście kciuka w górę, pamiętajcie o tym, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!